Pozdrawiam wszystkich serdecznie z Koszalina, z parafii ewangelicko-augsburskiej. Słowo Boże, które na dzień dzisiejszy, na poniedziałek 7 listopada czytamy, znajdujemy zapisane w Księdze proroka Izajasza, w 11 rozdziale, 1 wierszu. Wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. Chrystus mówi: Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. Ten werset znajdujemy zapisany w objawieniu świętego Jana, w 22 rozdziale, 16 wierszu. Dziś, kiedy decydujemy się na wybór jakiegoś produktu, liczy się marka, liczy się po prostu pochodzenie produktu. Są wielkie marki odzieżowe, spożywcze i motoryzacyjne. Wielkie imiona założycieli, wizjonerów, powodują, że utrwala się przekonanie, że ta marka jest godna zaufania, a produkt godny nabycia. Posiadanie tej marki daje pozycję, zadowolenie, prestiż, po prostu szczęście. Zaufanie do marki powoduje nasz wybór. Widziałem, jakim powodzeniem cieszą się reklamowane, czy sygnowane wręcz przez Roberta Lewandowskiego produkty. Jest jednak marka, która nie potrzebuje żadnej reklamy, ale której głos musi być słyszalny. Boża marka. Ewangelia jest marką samą w sobie. Kiedy słyszymy poselstwo Ewangelii, bije nam szybciej serce. Bo nie ma starszej marki, i marki, która jest bardziej godna zaufania, a nawet jeszcze w dodatku ponadczasowa. W niej zawarte jest wszystko, co znane marki obiecują, a nawet dużo więcej. Marki, która mówi tylko o tym, co ma ponadczasową obietnicę. Ja jestem korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. Ten, który mimo, że był, zanim świat się wyłonił, pojawił, stał, który włącza się w historię człowieka, tak może mówić o sobie. Apostoł święty Piotr formułuje to dobitnie. Nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Hebrajskie imię Jeszua, będące skrótem od Jehoszua, należy do tak zwanych imion teoforycznych, co oznacza, że zawarte jest w nim imię własne Boga, Jahwe. Jahwe jest zbawieniem. Jego grecką dopiero transkrypcją jest imię Jezus. Syn Boży, jego imię to marka Bożej miłości w tym świecie. To imię, któremu można i trzeba zaufać. Biblia bez objawienia imienia Jezus jest pobożną księgą, ale niestety nie objawia zbawienia. W każdym czasie żyli wybawcy z bied nękających człowieka. Ale tylko to jedno imię uzdrawia i obdarza życiem. Życiem, które jest ponad nasz świat, które ma kontynuację w wieczności. Błogosławiony niech będzie Jezus. Ten jest ponad wszystkimi. Bóg błogosławiony na wieki. Amen.